why you like foreigners? Because they're more stable and more responsible. No cześć, słuchajcie, do tej rozmowy za chwilę przejdziemy, ale najpierw zrobię krótki wstęp do tematu, który, jakby na to nie patrzeć, jest jakimś tam fenomenem występującym głównie w Azji Południowo-Wschodniej. Tutaj mam na myśli Filipiny, Tajlandię, Kambodżę. No o tych krajach mogę się wypowiadać, bo w nich byłem, byłem również w innych krajach, ale tam aż tak to zjawisko nie występuje. Wiem od Polaków, którzy studiowali w Korei Południowej, że tam na przykład jest na odwrót, że tam bardzo trudno jest o względy kobiety z Korei Południowo-Wschodniej. Nie są w ogóle zainteresowane znajomością z człowiekiem białym. No ale to z jednego źródła wiem. W sumie z trzech, bo trzech było tych Polaków, którzy tam studiowali. Jak mówię, zjawisko to występuje w wielu azjatyckich krajach, ale ja się skupię głównie na Filipinach, nawet pomijając Tajlandię i Kambodżę, gdyż tutaj spędziłem najwięcej czasu i myślę, że mam największe doświadczenie. Może zacznijmy od takiej śmiesznej anegdoty, historii, która przytrafiła mi się na samym początku pobytu w Azji, to już było na Filipinach, gdzie miałem nowo poznaną koleżankę, z którą łączyła mnie tylko i wyłącznie znajomość. Tam jeszcze nie wchodził w grę żaden seks ani nic. No ale tak czy siak ona zaproponowała mi takie coś. Czy mógłbym jej zrobić dziecko? Na zasadach takich, że ona nie będzie ode mnie niczego oczekiwać. Ona po prostu chce mieć dziecko z białym. Myślę sobie, no fajnie, tylko... Po pierwsze mnie to bardzo zszokowało, bo nigdy mi się coś takiego nie zdarzyło, ale to był jakby pierwszy moment styczności z tym, o czym mówię, dlaczego kobiety azjatyckie chcą być z białym mężczyzną. No ona argumentowała swoją prośbę tak, że chce mieć dziecko z białym człowiekiem, dlatego że jej zdaniem dzieci takie są śliczne przede wszystkim, są cute, są urocze, że tak powiem. Kurde, mam urąbany obiektyw w momencie. No ja mówię jej, słuchaj, fajny pomysł, tylko że obawiam się tego, że to się nie skończy na tym, że ja zrobię tobie dziecko i koniec, do widzenia, będziemy przyjaciółmi. Tutaj tematy prawne wchodzą w grę, czyli takie jak na przykład później alimenty, chociażby utrzymywanie dziecka. Ona mówiła, że nie, absolutnie to nie o to chodzi, ona po prostu chce mieć dziecko z białym mężczyzną. I tylko i wyłącznie to, później ona mnie zostawi w spokoju, na tym będzie koniec naszej znajomości. Oczywiście przyjąłem to jako taką, nie wiem, żart, coś takiego, co nie do końca rozumiałem, czy to prawda, czy nieprawda. Ja myślę, że ona sama po części żartowała, co nie zmienia faktu, że takie historie przydarzyły mi się później jeszcze kilka razy i również ludziom, którzy jakiś czas spędzili w Azji Południowo-Wschodniej, takie historie się przydarzały. Opowiadali mi o nich. Ja ze swoich własnych obserwacji zauważyłem to, że Filipińczycy w porównaniu do dziewczyn, Filipinek, są mniej ogarnięci. Mówię tutaj głównie o prowincji, bo jednak na prowincji spędziłem większość czasu. No i na prowincji często to wygląda tak, że to dziewczyna jest tą odpowiedzialną osobą, która zajmuje się domem. Nawet często organizuje jedzenie, pieniądze i wszystko, co do przetrwania niezbędne. A mężczyzna, no jakby obraz filipińskiego mężczyzny z prowincji, bardzo często to jest taki
no, że tak powiem, beztroski osobnik, którego głównymi zajęciami jest imprezowanie, palenie papierosów, spędzanie czasu pod sklepem i takie beztroskie życie, często jeszcze gdzieś tam związane z innymi dziewczynami w kulturze filipińskiej i w ogóle azjatyckiej. Zdrada jest bardzo takim powszechnie spotykanym zjawiskiem i oni tutaj, pomimo tego, że często się zdradzają, to te związki nie zawsze się rozpadają. Często właśnie ta zdrada wywołuje jedynie jakąś tam dużą kłótnię, ale wracają do siebie. Nawet są takie związki, gdzie regularnie się zdradzają. No głównie mówię tutaj o mężczyznach, nie o kobietach, chociaż wiadomo, że kobiety również zdradzają. No ale tak jak mówię, ta zdrada tutaj jest czymś takim chlebem powszednim i nie robi się z tego powodu jakby aż tak wielkiej afery i często nie kończy się to rozstanie. Trochę płaczu, trochę dramy, trochę spędzenia czasu poza domem, wypłakanie się na ramieniu koleżanki. No ale później wraca się do ukochanego i dalej związek trwa. Czasami nawet wygląda ten związek dużo lepiej niż przed zdradą, bo nie wiem co. Z wielu rozmów, które przeprowadziłem z Azjatkami, tak jak mówię, głównie z Filipinkami, wynika to, że wolą człowieka białego, obcokrajowca, dlatego że no właśnie posiada te cechy, których często Filipińczycy nie posiadają, czyli są bardziej odpowiedzialni, bardziej zaradni, mają plany na przyszłość, jakieś ambicje, są po prostu bardziej ogarnięci. Ale to nie tylko to. W dużej mierze to, że Azjatki tak bardzo są zainteresowane obcokrajowcami, wynika gdzieś tam z ich kultury, z tego, że w bajkach Walta Disneya książę z bajki to jest taki typowy, biały mężczyzna, często blond. No tak jest, o tym mówiły mi dziewczyny, które właśnie twierdziły, że już od najmłodszych lat czuły fascynację właśnie obcokrajowcami. I to można zauważyć wśród małych dzieci, filipińskich głównie. Nie wiem właśnie jak jest poza Filipinami, bo tutaj najwięcej czasu spędziłem, więc swoje obserwacje mam, ale w ich oczach widać tą taką fascynację, tą taką jeszcze nieukrywaną, bo wiadomo, jak człowiek dorasta, to już jakieś filtry nakłada i maski, żeby nie pokazać tego, co naprawdę czuje, chociaż Filipińczycy i tak są bardzo spontaniczni i mało mają masek i są bardzo, bardzo te emocje pokazują. No ale u młodych dzieci najbardziej to widać i takich nastoletnich dziewczynek tą fascynację białym człowiekiem. To widać we wzroku, jak się przechodzi. One po prostu patrzą tak, jakby zobaczyły księcia z bajki. Ten temat był na tyle ciekawy, że rozmawiałem z dziewczynami o tym. No i one faktycznie mówią, że już od najmłodszych lat gdzieś ta fascynacja człowiekiem białym jest wśród nich. A właśnie w dużej mierze bierze się to z tego, że w bajkach jako dziecko książę z bajki jest właśnie biały. Jak bardzo śmieszne by się to nie wydawało, to myślę, że jest w tym ziarenko prawdy, że bajki Walta Disneya przyczyniły się do popularności człowieka białego wśród Azjatek. Kolejny element układanki. Uwaga dzieci, jeżeli oglądacie, lub rodzice, jeżeli oglądają z dziećmi, no to myślę, że dobrze by było, żeby dzieci zamknęły uszy albo wyszły z pokoju. Wielkość p***a. Tutaj myślę, że powszechnie wiadomo jest to, że Azjaci słyną z tego, że statystyczna wielkość p***a azjatyckiego jest mniejsza od statystycznej wielkości europejskiego, czy tam białego człowieka, tak samo jak statystyczna wielkość p***a białego jest mniejsza statystycznie niż p***a mężczyzny czarnoskórego. Aczkolwiek są wyjątki, bo okej, tu historia taka.
pracowałem w Londynie na Soho w kawiarni 20 lat temu to było praktycznie, z taką Jamajką. No i byliśmy dosyć blisko, jaraliśmy zioło czasami. Ona była w ogóle praktycznie non-stop zjarana w tej pracy, no ale czasami przynosiła zioło i sobie chodziliśmy po pracy gdzieś tam palić. No i ona mi opowiadała o swoim takim bardzo krótkim, no nie krótkim, no tak, też krótkim, ale o takim krótkim epizodzie z czarnoskórym kochankiem, który, jak twierdziła, miał bardzo małego no i mówiła, że nie jest w stanie jej zaspokoić. I raz z nim miała chyba seks i później on tam ją nagabywał, ale już nie była zainteresowana, a później mówiła, że miała seks z kilkoma białymi mężczyznami, no i zdarzało się, że oni mieli dużo większe p***y niż właśnie ten czarnoskóry. Także od każdej reguły jest wyjątek i na pewno również są wyjątki wśród Azjatów. Jak domyślam się, niektórzy z nich mają ogromne wiadomo co. Tak. No pozostawiając sprawy p***ów, myślę, że tutaj jeszcze takie powierzchowne, czyli wygląd zewnętrzny też ma znaczenie. Tak samo jak wśród wielu białych mężczyzn jest taka tendencja, że lubią urodę azjatycką. Ja właśnie jestem przedstawicielem tej grupy mężczyzn. I co ciekawe, chyba podświadomie wśród swoich dziewczyn polskich, jeszcze jak mieszkałem w Polsce, to większość z moich dziewczyn gdzieś tam miało jakieś rysy lekko azjatyckie. Naprawdę. Ale o czym ja miałem mówić? Aha, o tym, że no powierzchowność, czyli wygląd zewnętrzny. Dużo Azjatek twierdzi, że biali mężczyźni są bardziej atrakcyjni dla nich. Co ciekawe, spotkałem się również z takim twierdzeniem, że mężczyźni azjatyccy, jak to się mówi, Azjaci po prostu, nie do końca są atrakcyjni dla białych kobiet. I wiele dziewczyn, które przyjeżdża do Azji, gdzieś tam są rozczarowane wyglądem Azjatów i ogólnie ich jakby tym, o czym mówiłem, tymi cechami, tą lekkoduchowością, bycie lekkoduchem. No może po prostu tym, że są bardziej dziecinni, nie są tacy męscy. No i też w Azji nie ma tego efektu, jak to powiedzieć, efektu macho, stereotypu, archetypu. Mężczyźni Azjaci nie są tak macho, to znaczy nie próbują nawet być. Oni są, myślę, że to też jest fajne, bo są bardziej naturalni, ale są też również dużo bardziej zniewieściali, czyli kobiecy. No jak za chwilę przekonacie się z rozmowy, którą przeprowadziłem z Kim około 2 tygodni temu, Kim tak ma na imię ta dziewczyna. Ta rozmowa jest bardzo krótka i tak naprawdę ona nie za bardzo chciała rozmawiać, nie dlatego, że ten temat ją krępuje, tylko dlatego, że po prostu wstydzi się być przed kamerą, uważa, że jest brzydka i no i ma kompleksy i nie czuje się komfortowo przed kamerą, więc ta rozmowa, którą przeprowadziliśmy, była taką troszeczkę jakby próbą namówienia ją na w ogóle występowanie przed kamerą. I zgodziła się, powiedziała ok, ja powiedziałem, że słuchaj, jeżeli tobie się nie spodoba, to nie muszę wykorzystywać tego materiału, a jeżeli go zatwierdzisz, to możemy wykorzystać, później możemy dograć resztę. No później wydarzyły się wydarzenia takie, że jest kwarantanna, ona jest uwięziona w innej części miasta, tutaj na to osiedle raczej nikt nie ma wstępu poza mieszkańcami posiadającymi przepustkę. Także no, nie mogliśmy kontynuować rozmowy, aczkolwiek na tyle, na ile porozmawialiśmy, da wam jakby obraz sytuacji. Why you like foreigners? Because they're more stable and more responsible. What the fuck? That's all? They're attractive too. I don't like short guys, that's why. And usually foreigners are tall. And though seriously, like based on my experience, like they're more responsible and stable. They're not that lazy, just like some Filipino. Like they don't spread their seeds and vanish.
and gone like a bubble. So you've been in a relationship in a, with a Filipino, yeah, before? Mm-hmm. And I have one daughter with him. So how does it compare to being in a relationship with a foreign? When he find out that I was pregnant, like, and then the next day and after a few days, months, even a year, I didn't see him. So he just disappeared? Yeah, he just disappeared. So without you, even nope. saying bye or nope. breaking up, nothing, just disappeared? Disappeared. I told you, gone like a bubble, just like... So he is not supporting your child? No, nope, not at all. Even now that he is there back in my hometown, and I saw him, he's working now in a mall as a salesman. No, nothing. And but you could sue him. Yeah, it's gonna be like a pain in the ass, and also like if I sue him, I won't get any much money, you know, because it always depends on his income. Yeah. You know, and being a salesman in a mall is not that much. So what? So I'll just let him be. And then for a foreigner, that's as I said, they're more responsible. They seem like more caring. And like I have some friends that get pregnant with a foreigner, and like even though they're broke up or they're not together, like they're still supporting his kids. So. That was the only relationship you had with a Filipino? Mm-hmm, yeah, one Filipino boyfriend, that's it. How long have you been together? Not that much. Almost 6 months? 6 months. Yeah, and then after that, I started dating foreigners. And actually, I got that idea from my mom, because my mom before also is also dating some foreigners. After waking up with my dad. So yeah. Krótka wrzutka z balkonu po przejrzeniu materiału podczas edycji. To co powiedziała Kim, to jest bardzo ciekawe. Zapomniałem o tym powiedzieć wcześniej i później, bo jeszcze zaraz wrócimy do rozmowy. A mianowicie to, że mama jej zwróciła uwagę na to, że żeby się spotykać z obcokrajowcami. I nie jest to pierwsza Azjatka, która mi o czymś takim powiedziała. I właśnie spotkałem się z tym, że rodzice, szczególnie w biedniejszych rodzinach, namawiają dziewczyny do tego, żeby spotykały się z człowiekiem białym. No wiadomo, bo perspektywy lepsze niż z typowym Filipińczykiem z prowincji. No okej, żeby nie było. To nie jest tak, że wszystkie Azjatki lecą na białasów. Definitywnie nie. Nie wiem, ile leci, ile nie, no bo nie liczyłem, jest ich setki milionów. Aczkolwiek z moich obserwacji wynika, że jest to dosyć duża liczba. Może mniej niż połowa, wydaje mi się, że mniej niż połowa. Co nie zmienia faktu, że i tak jest ich bardzo dużo. Kilka razy spotkałem się z sytuacją taką, gdzie na przykład dziewczyny udawały, że nie są zainteresowane. A nawet mówiły, że nie są zainteresowane byciem z obcokrajowcem. Później okazywało się, że mówiły tak, bo wstydziły się na przykład przy swoich koleżankach, że zostaną uznane za... jakby to powiedzieć... No, dziwki po prostu. Czyli te, które są z białasami dla kasy. Bo istnieje też takie przekonanie wśród Filipińczyków i Azjatów, że dziewczyna, która jest w związku z białym mężczyzną, jest z nim tylko i wyłącznie dla pieniędzy. No co czasami jest prawdą, ale myślę, że w większości przypadków nie. Dlatego zdarzają się sytuacje takie, gdzie pomimo tego, że te dziewczyny są zainteresowane i gdzieś tam chciałyby coś więcej, ale się wstydzą. I sam miałem taką jedną sytuację, gdzie zapytałem się dziewczynę o numer telefonu przy jej koleżankach. Ona mi powiedziała, że nie, ona właśnie nie jest zainteresowana obcokrajowcami, że woli Filipińczyków. Okej, dobra.
Dzień później dostaję SMS-a na swój telefon, że cześć, to jestem ja się wstydziłam, bo były moje koleżanki, ale później zapytałam się kolegi, z którym byłeś, bo to też był jej kolega, czyli Alvin, pewnie kojarzycie, o twój numer telefonu. No i mieliśmy tam krótki dwutygodniowy epizod. Ale właśnie to jest przykład tego, że te dziewczyny mogą być zainteresowane, a i tak będą udawać ze wstydu i ze strachu przed oceną swoich koleżanek, że one to są takie i owakie, bo są z białym tylko dlatego, że ma kasę. Pomimo tego, że nie do końca, no bo wielu Azjatów ma dużo więcej kasy niż biali, niż ja na przykład. Tutaj istnieje jeszcze jeden aspekt, a mianowicie taki czysto genetyczny, biologiczny, że tak powiem. Jest udowodnione naukowo przez amerykańskich naukowców, że geny różnych ras lepiej się ze sobą łączą. No i jeżeli chodzi o potomstwo, jest tak, że najlepsze cechy mężczyzny i najlepsze cechy kobiety z tych właśnie dwóch różnych ras bierze sobie, nie wiem, genotyp, jak to się nazywa. Możecie mnie poprawić, możecie mnie też wyśmiać, śmiech to zdrowie, ale myślę, że wiecie, o co chodzi. A jak nie wiecie, no to spróbuję przedstawić to trochę jaśniej. Jeżeli mamy Azjatkę i powiedzmy Polaka, no to te geny są bardzo zróżnicowane i najsilniejsze cechy genów azjatyckich i najsilniejsze cechy genów Polaka będą wzięte do stworzenia potomstwa, czyli dziecka. Ale łopatologicznie. Sorry, nie jestem naukowcem, ale nie trzeba być naukowcem, żeby być w stanie przekazać sens i jakąś tam koncepcję. Myślę, że to mi się udało. Także całkiem możliwe, że podświadomie ciągnie nas, czyli białych mężczyzn do niebiałych mężczyzn i niebiałe kobiety do białych mężczyzn. No i oczywiście przypomniało mi się to, co powinienem mówić w każdym filmie. Algorytmy, algorytmy. Lajka poproszę, komentarz poproszę, z feedbackiem prawdziwym, tylko prawdziwy feedback mnie interesuje, nie żadne cukrowanie, nie polewajcie tego lukrem. No i co, jeżeli podobał wam się materiał, to również udostępnijcie, jeżeli to dla was nie problem. Peace and love. Ja wracam do swojego więzienia, do swojej celi montować. Jeżeli po zmontowaniu i obejrzeniu stwierdzę, że fajnie by było uzupełnić materiał, to uzupełnię, więc całkiem możliwe, że się zobaczymy za kilkanaście sekund. Pan ma ręcznik na głowie. Bardzo często spotykane zjawisko na Filipinach. Ochrona przed słońcem. Nie wpisuje się do jakichkolwiek ram. Jest historią do przekazania, która płynie w cieniach moich ran. Inspiracją dla samobójców. Ja tą nutą wiarę daję wam. Kiedyś chciałem zabić się. Teraz żyję jak we śnie. Kiedyś miałem myśli złe. Teraz wiem, jak grać w tą grę. No, show me your stuff. Stop doing that. Come on. What? Show my teeth. What the fuck is that? Show my teeth. Is it show about the teeth? Oh, come on. New TV show about the gums.